Witam wszystkich serdecznie na rozważaniu, czyli Adwent z Ojcem Pio. Mamy pierwszy tydzień Adwentu, czyli światło. A dzisiaj, dzisiejszy dzień to dzień piąty Adwentu, pierwszego tygodnia, a dokładnie czwartek. Posłuchajmy myśli Ojca Pio. Czyta Sylwia Niezapominajka. Pan pozwala widzieć i słyszeć swoje wezwanie, lecz nam nie chce się go ani dostrzec, ani na nie odpowiedzieć, gdyż znajdujemy upodobanie w naszych własnych interesach. Czasami zdarza się także, że ciągle słyszy się głos, a nie zwraca się już na nie uwagi. Lecz Pan oświeca i wzywa. To ludzie stawiają się w sytuacji, że nie mogą więcej usłyszeć. Archiwa Padre Pio, San Giovanni di Rotondo, strona 28, notatki. Tak, kochani, nie bądźmy głusi na głos Pana. Każdy z nas ma do wykonania jakieś zadanie tu na ziemi. Każdy z nas może i powinien czynić coś dobrego. Moja babcia, kochana Zosia, świętej pamięci, wiadomo już, bo gdyby żyła, miałaby już ponad sto ileś tam lat. Ale ona tak wiele rzeczy mnie nauczyła. Ona mi mówiła: słuchaj, bo nawet jeśli jesteś chora, bo ja całe życie byłam chorowitkiem, też jesteś po coś tu, też masz swoje zadanie tu. I mówiła nawet, że czasami wystarczy mały uśmiech dać człowiekowi. A to też jest coś dobrego, bo czasami taki uśmiech może być dla drugiej osoby smutnej, być może w rozpaczy, załamanej, może być pięknym darem i całym światem. Dlatego, kochani, czyńmy dobro. Nieważne, co będzie po drodze, ponieważ Bóg z nami jest zawsze i nigdy nas nie opuści. Aniołowie, święci, ileż razy w trudnych moich chwilach życia, bo takowych też nie brakowało, przychodzili mi na pomoc. Idźmy drogą Pana. Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem.